Witam was bardzo serdecznie, Marek Maraz Wysocki, Planszalandia Express, gra miesiąc. No cóż, miesiąc marzec był owocny jak zwykle w granie, graliśmy dosyć sporo, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w tym miesiącu pojawiło się mnóstwo tytułów takich już ogranych, znanych, no te nie młodych, oczywiście tytułów, które troszeczkę się zakurzyły na półkach, no między innymi właśnie sięgnęliśmy po Alien Frontiers, ale moja kopia jest z 2010 roku, aczkolwiek na naszym stole pojawiła się już piąta edycja tej gry, Alien Frontiers, autorstwa Tory Niemana. Gra kostkowa, czy też kościana w klimacie science fiction o zarządzaniu zasobami i kolonizowaniu planety. Naszym celem oczywiście będzie kolonizowanie planety. Będziemy wystawiali nasze kolonie. W centralnej części mapy, takiej sporej planszy, znajduje się właśnie planeta podzielona na 7 segmentów. Jeżeli postawimy tam kolonię, będziemy mieli przewagę danej kolonii, to będziemy mogli dodatkowo korzystać z jakby technologii obcych, która będzie nam ułatwiała rozgrywkę podczas, czy akcję podczas całej rozgrywki. Wokół tej planety jest 9 stacji takich kosmicznych. Tam też będziemy wysyłali nasze statki, czyli kości, i będziemy mogli uzyskiwać różne akcje. Będziemy zwiększali flotę, zaczynamy z 3 kośćmi, możemy zwiększyć aż do 7. Będziemy uzyskiwali zasoby, te zasoby będzie można wymieniać między sobą, wymieniać je na kolonie, będzie można kupować karty, które oczywiście dają nam pewne modyfikacje zasad i ułatwiają całą rozrywkę. Będziemy mogli wchodzić w interakcje między graczami, kradnąc im zasoby, bądź też karty. Także bym powiedział, sporo kombinowania. Oczywiście rzucamy kośćmi i obstawiamy określone partie kości, czy są 2, czy są 3, czy pojedyncze, które dają nam efekt. Bardzo prosta gra, bym powiedział, niski próg wejścia, w pełnym osobowym składzie, czyli w 4 osoby, około 90 minut grania. Jeżeli lubicie gry kostkowe, takie dice placement, oczywiście z pewną interakcją, bo mamy troszeczkę tu blokowania, mamy tu interakcję między graczami, no to myślę, że Alien Frontiers wam się podoba, to jest taki przedsmak. Ostatnio na rynku pojawiła się gra Wladimira Suchego, Pulsar, myślę, że te gry są w podobnym klimacie, także kostkowe, także moja gra miesiąca marca, Alien Frontiers, wielki powrót po latach, serdecznie wam tę grę polecam.